Jeszcze nigdy nie miałem przyjemności zagrać z Magnusem Carlsenem, więc na ten moment zadowoliłem się top 2 norweskich szachów, arcymistrz Arjan Tari. I tutaj oponent zdecydował się na posunięcie f4, czyli tutaj nie chce się pakować w te główne warianty obrony sycylijskiej. I muszę wam powiedzieć, że według mnie to jest dosyć mięciutkie podejście. To znaczy, na pierwszy rzut oka wydaje się, że biały może tutaj fajnie poatakować i rzeczywiście na niższym poziomie ten atak jest zarąbisty, ale na wyższym poziomie, jak zawodnicy wiedzą, jak się ustawić, to naprawdę tutaj czarny nie ma większych problemów, więc goniec b5, chciałby on tutaj popsuć moją strukturę pionową, więc ja centralizuję tutaj skoczka, on tego gońca ewakuował na d3 i teraz d6. Oczywiście ten goniec na d3 wygląda bardzo głupio, bo rzeczywiście jest tutaj głupio ustawiony, ale plan jest taki, że biały chce sobie kiedyś odejść skoczkiem, zagrać c3, ustawić gońca na c2 i później zagrać d4, żeby zająć centrum. I tutaj założenie białego jest takie, że ten goniec będzie się przydawał w dalszej perspektywie w atakowaniu. Więc przeciwnik tutaj zrobił roszadę i główna linia w tym momencie to jest posunięcie A6. Ja natomiast zdecydowałem się na goniec G4, które według mnie jest znacznie ciekawsze, a przede wszystkim znacznie rzadziej spotykane, więc oponenci nie do końca wiedzą, o co chodzi. Więc tak, jeżeli chodzi o to A6, no to chodzi, żeby zabezpieczyć B5, a też żeby po prostu B5 zagrać pionem. Czyli tak typowo po sycylijsku chcemy zajechać przeciwnika na skrzydle hetmańskim. Natomiast jeżeli przeciwnik tutaj wybija, odbija się pionem, no i teraz trzeba odejść tym skoczkiem i tutaj co ciekawe można zagrać skoczek F6. Skoczek bije D4 oczywiście tutaj nie działa, bo hetman B6, taka fajna sztuczka, i po C3 E5 ze zdobyciem figury, no i oczywiście pozamiatane, więc tę pułapkę warto kojarzyć. No a jak przeciwnik zagra C3, no to właśnie się wybija i gramy taką pozycję, więc jeżeli ktoś gra Sycyla, to z całą pewnością będzie zadowolony, no bo jak tylko biały zagra D4, to punkt C3 się osłabia i oczywiście później ten punkt C3 będzie można bardzo fajnie atakować. Natomiast ja w partii gonię z G4 i tutaj mój plan jest bardzo prosty właściwie. Czyli ja bym chciał tutaj wybić na F3 i popsuć strukturę pionową przeciwnika na królewskim. Wygląda oczywiście fajnie, a jeżeli przeciwnik zagra goniec B5 szach, no to po prostu mu tego gońca zbije, też nie będę narzekał. No i w partii przeciwnik zagrał goniec E2, ja mu tutaj zbiłem i po prostu zagrałem posunięcie E6, czyli kontynuacja rozwoju. W tej sytuacji oczywiście skoczek F6 też wygląda bardzo fajnie, ale ja bardziej jestem fanem ustawienia tego skoczka tutaj, żeby on nie przeszkadzał gońcowi i też czasami dzięki temu skoczkowi na E7 fajnie można samemu zagrać F5, żeby przeciwnik nie zagrał F5, żeby biały nie miał tutaj ataku na królewskim. Więc stwierdziłem, że tutaj to E6 będzie bardzo spoko, no a oponent postanowił tutaj polecieć na końcówkę, no to co do końcówki nie mam tutaj żadnych problemów, chociaż troszeczkę tutaj nieprzyjemnie się zrobiło w tym momencie, bo jak przeciwnik zagrał skoczek G5, to ja się zorientowałem, że z tym gońcem z G4 mogą być pewne problemy, no i to jest oczywiście dosyć nieprzyjemna sytuacja, bo H3 i ten goniec może być w potrzasku. Co ciekawe, wcale tutaj nie ma żadnych problemów, choć nie zagrałem najlepiej, bo ja zagrałem goniec D4 szach. Należało tutaj zagrać wieża F8, no bo zabezpieczam oczywiście F7, a na H3, no to zawsze jestem w stanie zagrać H6. I to jest problem z głowy, tak? No bo on zbije tutaj, ja zbiję tutaj, a jeżeli odejdzie skoczkiem na F3, no to już sobie wymienię, no i końcówka jest bardzo dobra dla czarnego, ponieważ ten goniec jest oczywiście potężny i będzie można tutaj pionami fajnie atakować na skrzydle hetmańskim. A jeżeli przeciwnik by tutaj wtrącił bicie na F7, no to i tak jest spoko, bo mam skoczek F6. I któregoś z tych dwóch pionów odbije i co bardzo ważne, ja mam tutaj już zakończony rozwój, a zobaczcie, że te figury przeciwnika jeszcze w domu, więc to wieża F8 byłoby znacznie lepszym podejściem. Natomiast ja w partii dałem szacha
No i postanowiłem się tutaj obronić królem. No bo uznałem, że tu zabezpieczam pionka, za moment tego skoczka przeciwnika wygonię, no i wszystko jest w jak najlepszym porządku. I prawda jest taka, że jest ok. Król E7 jak najbardziej tutaj rozwiązuje te problemy, chociaż co zabawne, znacznie lepszym ruchem byłoby natychmiastowe H6. Bo okazuje się, że jak przeciwnik tutaj łupnie, to wieża H7 i ten skoczek jest w potrzasku, co zabawne. A gońca mi przeciwnik nie złapie, na przykład ruchem H3, no bo ja zbiję na C3 i później gońca przez E2 ewakuuję, no i po prostu wychodzę z figurą więcej. Także muszę powiedzieć, bardzo zacna sztuczka. H6, żeby wieża H7, no i po zawodach. Natomiast tutaj mam po prostu trochę lepszą końcówkę. Tak czy siak to H6 chcę zagrać. Ale teraz pan arcymistrz popełnił tutaj naprawdę ogromny błąd, ponieważ zagrał po prostu głupie skoczek B5. I widzicie, śmialiście się, jak o tym dyskutowaliśmy, ale ja zawsze powtarzam, jak mi dacie 100 partii z Nakamurą czy z Carlsenem, jedną partię wygram. bo nawet tacy silni zawodnicy, no oczywiście Tari nie jest aż tak silny, no ale 2640 chyba ma w szachach klasycznych, także top 100 na świecie, a po prostu podwalił widły, tak o. No i na 100 partii to jakaś się trafi. No i tutaj rzeczywiście goniec E2 zapakowałem, skoczek bije D4, bicie na F1. No i teraz tak, przewaga jakości to jest dosyć zabawna przewaga, ponieważ no figur jest tyle samo, tak na dobrą sprawę, nie? Z tym, że ja mam po prostu jedną lepszą figurę, czyli mam tutaj wieżę za skoczka. A problem jest taki, że pozycja jest mocno zamknięta, więc na ten moment ta moja wieża no nie jest jakoś bardzo lepsza od skoczka, więc realizacja przewagi, mimo że termometr pokazuje 2,5, to realizacja przewagi tutaj nie jest prosta, bo muszę się naprawdę mocno nagimnastykować, żeby pozycję otworzyć, a jeszcze też cały czas muszę uważać, żeby po prostu no nie podwalić jakichś głupich wideł. No i w partii skoczek G1, no to ja tego gońca ewakuowałem, przeciwnik D3, no i ja tutaj kontynuuję rozwój. No oczywiście to jest podstawowa kwestia, muszę figury wrzucić do akcji, no bo inaczej to tego nie wygram. Goniec D2, no to ja H6 i skoczek D7, czyli tutaj przygotowuję posunięcie F5, właśnie dążę do otwarcia jakiejś linii. I rzeczywiście to F5 tutaj przeprowadziłem, i przeciwnik wybił, więc otworzyła się linia G. Póki co po tej linii G wygrać nie mogę, ale jest to już jakiś punkt zaczepienia. No i przeciwnik skoczek H4, więc tutaj muszę powiedzieć, że utrudnił mi życie, no bo bicie na F5 grozi, więc ja król F7, skoczek F2. I tutaj prawda jest taka, że ja po prostu wybrałem całkowicie zły plan. Ponieważ ja uznałem, że będę tutaj atakował ten punkt G2, no bo tak wygląda to bardzo logicznie. Tylko że w tym rewirze szachownicy przeciwnik ma bardzo dużo figur, więc po prostu będzie mi bardzo trudno się tutaj przebić. Więc co powinienem zrobić? Powinienem zagrać B5 i po prostu otworzyć tutaj akcję na skrzydle hetmańskim. I wtedy na dwóch stronach szachownicy, no to przeciwnikowi no, nie udałaby się defensywa najzwyczajniej w świecie. Więc ja skoczek F6, H3, wieża G7. No i tutaj zagrałem posunięcie H5 i wieża G8. No i rzeczywiście ta presja wygląda tutaj bardzo fajnie. No ale przeciwnik ustawił się totalnie defensywnie. No i za bardzo tutaj nie mam co zrobić dalej. Więc ustaliłem, że ten goniec mi utrudnia życie, no i uznałem, że dobrze będzie go odciąć. Tylko problem jest taki, że teraz straciłem kontrolę nad polem F3, no i tutaj skoczek przeciwnika się teraz pieruńsko aktywizuje. No więc ja wieża G7, żeby oczywiście wideł nie podwalić, on wybił,
No i zagrał H4, więc tutaj ustawił kompletną blokadę skrzydła królewskiego. No to ja D4 zgodnie z planem, no i tutaj gońca na D5 wpakowałem. I dopiero w tym momencie, w 36 ruchu, mając 26 sekund na zegarze, doznałem olśnienia, że trzeba tutaj otworzyć akcję na skrzydle hetmańskim, no bo inaczej to po prostu ja tego nie wygram. Więc teraz rzeczywiście tutaj ruszyłem. Ruszyłem dalej, no ale też przeciwnik potężnie zaktywizował swoje skoczki. No to ja jadę w takim razie dalej, A4, tutaj już bardzo nerwowa się ta sytuacja zrobiła, wiadomo, że jest jedna sekunda dodawana za każdy ruch, no ale poniżej 20 sekund to już jest nerwowo. No więc ja tutaj wybiłem, wjechałem mu na A2, no i on dał szacha, po czym poszedł na B6. Bicie na C5 oczywiście tutaj nie było możliwe, no bo ja biję na C2 z szachem, no i po prostu zdobywam skoczka, ale rzeczywiście osiągnął swój cel, no ja powinienem zbić na B3, no przyznaję, że całkowicie to przeoczyłem, zagrałem król D6, i on tutaj no, wytworzył niezłą kontrę, muszę powiedzieć. Ja wieża A8 i tutaj dosyć ciekawa sprawa, bo on zagrał skoczek F7. Lepsze byłoby skoczek E6 i tutaj pozycja cały czas jest wygrana, ale naprawdę czarny stąpa po cienkim lodzie. No bo muszę zagrać wieża B2, muszę zagrać wieża A2 i rzeczywiście tego piona C2 zdobędę. No, ale te piony białego idą na skrzydle królewskim. No, pozycja czarnego wygrana. Czarny tutaj będzie szybszy. No, ale jeszcze trzeba się wykazać. Tutaj ratuje po prostu fakt, no, że po pierwsze wieża tego piona może osaczyć, a dwa, że ewentualny hetman będzie dorobiony z szachem. Więc tutaj jest naprawdę dobry układ. No ale w partii mamy skoczek F7, no to ja wieża B2, no i tutaj te figury oponenta utrudniają mi życie. No ale wjechałem mu na drugą linię, no i mówię, elo, jak będzie mnie szachował, popylam tutaj, no i po prostu go matuję. No i niestety jest to głupi plan. Dlaczego? Bo skoczek E5, król C7, wieża H7, król B6, wieża H6 i teraz już miałem grać to król A5, ale się zorientowałem, że jest to idiotyczne, bo po król A5 szach i ja nie mogę wleźć na B4. Muszę się cofnąć i bicie na D4, bicie na C2 i w ogóle mam przegraną pozycję. Ale na szczęście tutaj się zorientowałem, co jest na rzeczy, no i po prostu poszedłem królem w drugą stronę. Wiecznego szacha tutaj oponent nie posiada, no i w tym momencie wygrałem z zawodnikiem 2932. Nie wiem, dlaczego czeskom zapisuje rankingi po partii, no bo on stracił za mnie 15 oczek, więc dopiero po tej partii miał 2917, w trakcie partii 2932, więc top 2 szachów norweskich ograny. Teraz trzeba polować na top 1 na Magnusa Carlsena. I też zapraszam was do Ustronia w sierpniu. Już 3 lata z rzędu grałem w tym turnieju. W tym roku nie będę grał, bo chwilę, no bo już nie gram w szachów klasycznych, a też chwilę wcześniej mam ślub i wesele, więc będę wypompowany najprawdopodobniej, ale przyjeżdżam do Ustronia na ten turniej 14 sierpnia, więc będzie możliwość, żeby mnie spotkać i od 15 do 19 sierpnia na rynku będę grał symultany z chętnymi osobami, więc zapraszam, zapisujcie się na ten turniej, a jak ktoś nie gra w turnieju, to też warto do Ustronia wpaść. Są grupy, wiadomo, dla prosów, są też dla mniej zaawansowanych, dla początkujących, dla dzieci, więc ogłoszenie turnieju, komunikat, stronę turnieju tutaj macie, ale wrzucę wam też linki w opisie do tego nagrania. Prawdopodobnie już jakieś zapisy będą na tą symultanę, żeby nie było, że ktoś, no że się zleci 100 osób na jedną, bo tylu widzów to aż to nie dam rady ograć, ale myślę, że jakoś to ogarniemy, także cóż. Zapraszam na turniej, no i mam nadzieję, że do zobaczenia w Ustroniu. Także klasycznie zostaw komentarz czerwia czerwika, no i pa pa widzowie.